Ekonomia, kapitał, gospodarka. Przecież uniwersytet czy szkoła wyższa nie może być przystosowaniem do zawodu. Tak. A to nie jest tak, że są dwie skrajne przypadki. Tak jest. Rzeczywiście jest część osób, które ma prawo wykształcić się, że tak powiem, ogólnie, uniwersytecko i potem być nauczycielami akademickimi, prawda, uczyć innych. I to jest bardzo potrzebne. Natomiast znaczna większość osób szuka po tych studiach pracy. Mhm. I musi mieć świadomość tego, że... Bo na uczelni to nie jest praca, chcę wam przez to powiedzieć. Przepraszam, pracy rozumianej... Szerzej w biznesie, no, upraszczając, szeroko pojętych. Poza uczelnią. No, poza uczelnią. Poza sektorem publicznym, że tak powiem, poza sektorem publicznym. I chodzi tylko o to, żeby część uczelni miała świadomość tego, że musi też w ramach ogólnego kształcenia nauczyć tych absolwentów przyszłych zdolności, które są wymagane przez pracodawców. Czy to nie ma być zawodówka na poziomie uniwersytetu, ale nie wolno w ogóle jakby żyć w oderwaniu od rzeczywistości, bo potem jest straszny ból i szok, jak ktoś opuszcza studia i nagle się dziwi, dlaczego mu te rozmowy o pracy nie wychodzą. To jest naprawdę bolesne. I potem te 5 lat, czy 4 lata są nie do zawrócenia. To już się stało. Prawda? Już 2-3 lata szukania pracy i nagle jest olbrzymia trauma i Ryanair i do Londynu. To nie jest dobre rozwiązanie. EKG. I do Londynu wcale nie wykładać w Cambridge. Wykładać, owszem, kafelki. Pociągnął ten wątek i powiedział, jakie są trendy w Wielkiej Brytanii, gdzie coraz mniej młodych ludzi trafia na studia. Większość, mając lat 18, już szuka pracy. Koszt czesny teraz kosztuje do 9000 funtów rocznie, czyli na 3-letnie licencjackie studia trzeba znaleźć około 40 000 funtów. I nie zarobią tych pieniędzy w ciągu najbliższych lat.